Cześć, nazywam się Natalia, a podczas konkursu naukowego Explory prezentowałam skarpetkę do domowej rehabilitacji płaskostopia. To jest właśnie skarpetka Logisok. Skarpetka działa w bardzo prosty sposób. Wykonana jest z wełny z merynosów. To jest materiał izolujący, czyli na przykład kiedy jest nam zimno, nie odczuwamy tego zimna, a kiedy jest nam gorąco, nie sprawia nam to też problemu. Dzięki temu, chodząc po chłodnej podłodze, na przykład w kuchni, wszędzie tutaj mamy komfort termiczny, nie odczuwamy chłodu, ale jest jeden tutaj problem. Jest dziura. Przez to chłód zmusza nas do wysklepiania naszej stopy, irytuje to zwyczajnie naszą skórę i zmusza mięśnie podeszwowe stopy do pracy. W taki sposób możemy wzmacniać te struktury i wysklepiać naszą stopę. Na początku mój stosunek do projektu był dosyć emocjonalny. Myślałam, że wszystko przyjdzie bardzo szybko i łatwo, jednak okazało się, że nawet proces zgromadzenia grupy na nasze badania wymagał ode mnie bardzo dużo poświęcenia i też dużo jeżdżenia. Ja mieszkam w Warszawie, a badania przeprowadzałam w Łodzi, więc musiałam jeździć po szkołach, pytać się właśnie nauczycieli, czy mogę zaprezentować swój projekt rodzicom uczniów. Myślę, że to był najtrudniejszy etap. Badania były rozłożone na kilka miesięcy, ponieważ, tak jak powiedziałam, trudno było zgromadzić grupę osób, więc już podczas tego etapu miałam taki cel wdrożenia rozwiązania Logisok na rynek, dlatego zaczęłam tworzyć stronę internetową. Kolejnym elementem po badaniach było przygotowanie dokumentacji zgodnie z dyrektywą WE, ponieważ każdy produkt medyczny przed wprowadzeniem go na rynek Unii Europejskiej potrzebuje być oznaczony certyfikatem CE. My również musieliśmy spełnić wymogi tej dyrektywy. To było jeszcze trudniejsze niż zgromadzenie grupy badawczej, ponieważ musiałam znaleźć lekarza, który byłby w stanie poświęcić mi miesiąc lub dwa miesiące i ze mną współpracować. Bardzo pomocną osobą okazał się Sebastian Łaźniak, którego poznałam na jednym z wydarzeń dla startupowców. Zaoferował mi pomoc, przeanalizował badania, które otrzymaliśmy od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i zwyczajnie pomógł mi właśnie dokończyć dokumentację do dyrektywy. Obecnie jestem na etapie komplementacji dokumentów do rejestracji. Niedługo będziemy właśnie rejestrować nasz produkt. Następnie musimy odczekać 14 dni i będziemy wtedy właśnie mieli już możliwość, żeby sprzedawać nasz produkt w całej Unii Europejskiej. Rozmawiając z większymi dystrybutorami produktów medycznych na terenie Polski i Unii Europejskiej, dowiedziałam się, że od przedsiębiorcy wymaga się jednak, żeby w portfolio było coś więcej niż jeden produkt. Z tego powodu zdecydowałam, że będę rozszerzać produkty mojej firmy, na przykład o skarpetki dla diabetyków. Mam nadzieję, że moje rozwiązanie się przyjmie i ludzie będą mogli rehabilitować swoje płaskostopie bez poświęcenia na to czasu i zwyczajnie będą zadowoleni z tego rozwiązania. Jeżeli masz jakiś pomysł, który wydaje ci się, że byłby dobry, to moja rada jest taka, żeby myśleć o jego aplikacji, myśleć o tym, czy ktoś będzie chętny na Twoje rozwiązanie, będzie w stanie je kupić. Taki sposób myślenia doprowadzi Cię również do tego, że może swój produkt kiedyś zobaczysz na półce.